Jeśli zajrzymy sobie do takiego utworu jak Pieśni Lodu i Ognia, to tam zobaczymy takie słowa czarne skrzydła, czarne słowa. I w ten sposób nazywano tak naprawdę w czasach słowiańskich kruka. To jest kwestia, oczywiście w mądrości ludowej na temat kruka jest wiele jakichś tam powiastek, przykładowo kruk krukowi oka nie wykole. To jest taka mądrość ludu, która zachowała takie przekonanie o niezwykłym rozumie tych istot, tych ptaków, o jakichś szczególnych ich znaczeniu. W ogóle nazwa kruk wywodzi się od krakania. Dawniej nazywano kruka również krukaniem. Kruki nie należą do ptaków w Polsce popularnych. W okresie międzywojennym one zostały prawie wytępione. Dopiero od 1948 roku ta populacja zaczęła wzrastać, dlatego że na dobrą sprawę przyjęto, że jest to ptak chroniony. Niewielka liczebność tego gatunku w ogóle sprawiła, że wyobrażenia o tych ptakach nie zachowały się jakoś tak dobrze w kulturze ludowej i bez wątpienia wśród dawnych ludów kruk był powszechnie kojarzony z tym światem boskim. W wierzeniach słowiańskich kruki były mieszkańcami wyraju, czyli mieszkańcami zaświatów, z których odlatywały jesienią i zimą po to, by sprowadzić na świat reinkarnowaną duszę. Podobną też rolę odgrywały bociany, czy załóżmy lelki. No jednak warto pamiętać o tym, że bociany czy lelki istniały bardziej w tych ciepłych porach roku, podczas gdy kruki pojawiały się w okresie jesienno-zimowym. Z pewnością te skojarzenia z zimą także również przełożyły się później na taki negatywny wizerunek kruka, dlatego że najczęściej kojarzono kruka z Marzanną, z boginią zimy, z boginią śmierci, która no, nie była powszechnie jakoś tak darzona sympatią, a kruk wiązał się z motywem odradzania także w innych mitologiach. Przykładowo w mitologii greckiej pomógł on narodzić się Askleopisowi z martwego łona matki, zaś w wierzeniach Indian przyczynił się do zwrócenia ukradzionego słońca. Oczywiście kruk również był kojarzony bardzo często z takim jedzeniem padliny na polu bitwy. Często właśnie Celtowie czcili kruka jako wcielenie bogini Badb, która właśnie była panią wojny. Ona występowała często pod trzema postaciami. Pod postacią Morrigan, Nemen i Macha. Wiązano ją z mordem i okrucieństwem, jednak ona decydowała o przebiegu walki. Para kruków to także atrybut germańskiego boga Odyna. Wierzono, że od czasu do czasu Odyn właśnie wysyłał je na ziemię, by przynosiły mu jakieś tam wieści ze świata umarłych. W całej europejskiej kulturze symbolika kruka nierozerwalnie wiązała się z wojną, śmiercią, zarazą. W polszczyźnie kiedyś w ogóle istniał taki frazeologizm paść kruki i ten frazeologizm paść kruki był zgrabnym takim eufemizmem na wydanie na kogoś wyroku śmierci. Najczęściej oczywiście była to śmierć przez powieszenie. Kruki, w przeciwieństwie do innych ptaków ze swojej rodziny, często unikały towarzystwa ludzi. Te ptaki można było spotkać gdzieś na bezdrożach, na polach, jednak rzadko można było je spotkać przy domostwach. I w sumie niechęć do tych ptaków mogła być także spowodowana tym, że wśród ludów pogańskich kruki darzono ogromnym szacunkiem. Być może dlatego, że nosiły one wszakże wieści nie z tego świata, a także pomagały u starożytnych Słowian wędrówce dusz. Krukom i wronom lud pewną styczność przypisuje z czartami. Czart nawet niekiedy przybierał ich postać, a krukowi w czasie napaści nań ze strony człowieka oczywiście diabeł czarodziejskim sposobem nieraz przybywał z pomocą. W przeszłości ludność wiejska wierzyła, że kruki również mogą posiadać duszę i była to zawsze dusza człowieka złego. Oczywiście kruki uważane były za ptaki, jak już wspomniałem, złowieszcze, padlinożerne, które również były w stanie zjadać ludzkie
ciało. Jest wiele legend na temat kruków, również tych słowiańskich, do których zachęcam, żeby przeczytać tym wszystkim, którzy są zainteresowani rodzimowierstwem. Tutaj na pewno pozostaje właśnie w pamięci coś takiego, że kruk jako jeden z nielicznych ptaków był właśnie wybrany na posłannika bogów.